Od 8 września mamy dla Państwa trzy premiery. Zacznę od filmu takiego familijnego, wzruszającej, podnoszącej na duchu historii rodziny, którą razem trzyła siła ich marzeń. Czyli właśnie ten tytuł, Siła naszych marzeń. Nie będę opowiadać treści, aczkolwiek tyle tylko zdradzę, że bardzo wzruszające kino i będzie się podobał wielbicielom zwierząt, zwłaszcza koni. Druga premiera, myślę, że oczekiwana głównie przez młodzież, to Zakonnica 2. No cóż będę Państwu mówić, to horror, który zrobił, pierwsza część zrobiła furorę, więc pewnie i teraz Zakonnica 2 będzie straszyć wystarczająco mocno, abyście Państwo chcieli pobać się tu w naszym kinie. I trzecia premiera, która nie wchodzi 8, bo 13 w środę, tak nietypowo podkreślam, to After 5 na zawsze. Wiem, że Państwo słyszeliście, że historia tego romansu już miała się skończyć. Ta para wciąż się ze sobą ściera i znów powrócą bohaterowie, chyba przez nastolatków najbardziej lubieni na ekrany. After 5 na zawsze od 13 września. Aż 5 tytułów będziemy kontynuować w tym tygodniu od 8 do 14 września. Ukryta sieć, czyli ekranizacja tomu bestsellerowej trylogii thrillerów autorstwa Jakuba Szamałka. Raport Pileckiego, czyli taka duża historyczna superprodukcja, wiadomo, że poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Film dokumentalny o rodzinie Ulmów, rodzinie, która prawdopodobnie już albo w najbliższych dniach będzie beatyfikowana, tytuł Ulmowie, błogosławiona rodzina, i piękne kino familijne o psie, który jeździł koleją, i dla dzieci animacja Miraculous Biedronka i Czarny Kot film.